Szanowni Państwo, przedstawiamy dziś plakat Józefa Mroszczaka. Wybitnego grafika i artysty plakatu, przedstawiciela tzw. Polskiej Szkoły Plakatu, twórcy opracowań graficznych, książek i czasopism, architekta wnętrz wystawowych oraz uznanego pedagoga. Zatytułowany pierwsza międzynarodowa wystawa fotografii artystycznej Plakat, anonsował odbywającą się w 1957 roku wystawę w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Warto zauważyć, że Mroszczak debiutował plakatem w 1933 roku, w którym właśnie posłużył się zinterpretowaną plastycznie fotografią. W swoich wczesnych plakatach dość często posługiwał się elementami fotografii. Dlatego tym bardziej interesujące i unikalne jest prezentowane przez nas dzieło z lat 50. Plakaty Mroszczaka są bowiem przede wszystkim bardziej malarskie niż wielu innych polskich twórców. Artysta chętnie operował bowiem swobodną plamą, nasycał kolorem całe płaszczyzny, a barwa używana przez niego działała w sposób dekoracyjny. Jego plakaty, nasycone soczystymi plamami zieleni i czerwieni, błękitu i żółcieni, kojarzą się natychmiast z ludowym malarstwem na szkle i twórczością prymitywistów. Niektóre plakaty Mroszczaka przypominały nawet dziecinne wycinanki i naklejanki. Potrafił jednocześnie zachować w plakacie równowagę między warstwą informacyjną a plastyczną. Józef Mroszczak był także wybitnym wystawiennikiem i pedagogiem. Organizował szereg wystaw polskiego plakatu i prowadził w całej niemal Europie wykłady poświęcone tej problematyce. Był głównym inicjatorem powstania w 1968 roku pierwszego na świecie muzeum plakatu. Tego w Wilanowi. Przez ponad 30 lat swojego życia prowadził działalność pedagogiczną, a z jego pracowni wyszło wielu wybitnych i dojrzałych artystów plakatu. Wyśmienity, graficznie plakat, wyśmienitego. Artysty polskiego plakatu. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl. do w plakaty, afisze oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.